pamięta pan, że taką sytuację, żeby w szpitalu odbywało się posiedzenie? Tak, tak. Ale to jeszcze z innej sytuacji. No tak, zdarzają się takie sytuacje. Posiedzenia. I to wcale nie rzadko. Dzień dobry, ja mam pytanie, czy ja mogę zamienić zdanie z panem podejrzanym, bo tak. Pan prokurator zwrócił to na sąd. Tak. Chciałbym za nim. Dlatego pytanie. Dobrze panu. Nie ma dorzecznej rozmowy tego. Ale to jest taka. Dobrze, będzie. Tam proszę nie robić zdjęcia, tak? Podejrzanemu, dobrze? Robię państwa, jak wchodzicie. Dobrze. Tylko tam, żeby później się. Jak sąd się przygotuje do czekania. No. Chodzimy? Tak. Tak. Sąd podzielił argumentację prokuratury i na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Jednocześnie wskazał odpowiednią placówkę, w której ten środek będzie wykonywany. Gdzie dokładnie? Tego nie będziemy zdradzać. Czyli jak długo ten mężczyzna, on już opuszcza szpital w tej chwili, czy jak to jest? Sąd wydał też nakaz przetransportowania tej osoby do tej placówki. Czyli to się stanie dzisiaj?